Miasto. Miasto za murem. Podcast Muzeum Getta Warszawskiego. Warszawa. W każdej chwili. Wiosna 1943 roku. Trwa likwidacja getta warszawskiego. W ostatnich latach naziści wyprowadzili na Umschlagplatz i wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 300 tysięcy z blisko pół miliona polskich Żydów zatrzaśniętych za murami, którymi otoczono tak zwaną dzielnicę północną w środku Warszawy. Wcześniej prawie 100 tysięcy umarło z głodu i z powodu chorób. Jest wiosna, kwiecień, w getcie trwają walki. Żydowskie podziemne formacje zbrojne rozpoczęły pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez Rzeszę Europie. Przygotowywali się do tego od miesięcy. Mają trochę broni. Karabiny, pistolety, granaty przemycone z aryjskiej strony miasta oraz butelki z benzyną, kwasem solnym, żarówki z siarką, łomy i noże. 750 w ten sposób uzbrojonych członków i członkiń żydowskiej organizacji bojowej oraz żydowskiego związku wojskowego przeciwko tysiącom znakomicie wyposażonych hitlerowców stacjonujących w stolicy. I 50, może 70 tysięcy skrytych w mieszkaniach, na strychach, piwnicach i we własnoręcznie stworzonych bunkrach mieszkańców pozostałych w getcie. Wojska nazistowskie są zaskoczone. Po pierwszych i zdecydowanych sukcesach bojowców Niemcy wprowadzają taktykę spalonej ziemi. Podpalają i niszczą doszczętnie budynek po budynku, zmuszając ludzi do skakania z okien lub wyjścia z ukrycia. Takich ocalałych zwykle zabijają na miejscu. Po kilku dniach intensywnych walk zbrojne oddziały żydowskie przenoszą się do przygotowanych wcześniej bunkrów, zaopatrzonych w broń i zapasy, i stamtąd kontynuują ostrzał oraz organizują akcje partyzanckie. Takie akcje, zwłaszcza po aryjskiej stronie, to ich specjalność. Przenieśmy się w czasie, ale tylko o miesiąc, może półtora wstecz. Warszawa, ta poza murami, jest spokojna. Na ile spokojne może być okupowane miasto. Jest pogodny marcowy dzień, ulica Chmielna. Do budynku wchodzi młoda dziewczyna z blond warkoczami, wystarczająco długimi, by na nich usiąść, jak wspominano. Ma na sobie ubranie polskiej chłopki, buzię dziewczęcą, oczy duże, jasne, głos dziecinny. Puka do drzwi jednego z mieszkań i mówi, że sprzedaje mleko. Gdy w końcu gosposia otwiera, do mieszkania dziewczyna wkracza z kilkoma mężczyznami. Padają strzały. Niuta i jej kolega ze specgrupy likwidują trzech agentów gestapo. Kiedy okazuje się, że jeden z nich przeżył i leży w szpitalu w Alejach Jerozolimskich 57, kobieta, ubrana tym razem w fartuch lekarski, wchodzi do izolatki. Najpierw strzela do policjanta chroniącego pacjenta, a następnie zabija rannego agenta. Zakłada długi płaszcz, który zasłania jej przebranie i nie wzbudzając podejrzeń, wychodzi z lecznicy. Niuta Teitelbaum, po aryjskiej stronie znana jako Wanda Witwicka. Niektórzy mówili o niej mała Wanda z warkoczykami, absolwentka pedagogiki. Wielbicielka muzyki, kwiatów i poezji, była jedną z wielu kobiet należących do żydowskiego ruchu oporu działającego w getcie warszawskim.
Nazizm był ideologią klasycznie seksistowską. Nikomu nie przychodziło do głowy, że uroczo wyglądająca dziewczyna może mieć kieszenie wypchane nabojami. Żydówki świetnie rozgrywały fakt, że nie były traktowane poważnie. To Judy Battalion, kanadyjsko-amerykańska pisarka, historyczka, wnuczka ocalonej z zagłady polskiej Żydówki i autorka bestselleru The Light of Days. The Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler's Ghettos. O rzadko opowiadanej historii bojowniczek żydowskiego ruchu oporu w nazistowskich gettach, także w getcie warszawskim. Książka ta o odważnych, nieustraszonych kobietach ma się ukazać niebawem także po polsku. Dziewczyny z getta, jak zaczęłam je nazywać, ukrywały rewolwery w pluszowych misiach, pomagały budować rozległe bunkry w podziemiach, przekupywały nazistów, flirtowały z nimi, upijały ich i strzelały do nich. Organizowały sieć wywiadowczą, planowały powstanie, przemycały informacje o tym, co dzieje się z żydowską społecznością w getcie poza jego granice. Rzucały koktajlami Mołotowa i leczyły chorych, wysadzały pociągi i pomagały ukrywającym się rodzinom. Byłam zdumiona, gdy poznałam zakres działania żydowskiego podziemia. Ponad 90 europejskich gett miało swój zbrojny ruch oporu. 30 tysięcy Żydów walczyło jako partyzanci, 12 tysięcy Żydów pomagało ukrywającym się w samej tylko Warszawie. Przygotowywano powstania w gettach, w obozach pracy i obozach śmierci. Do tego dochodziły codzienne akty oporu, zdobywanie i przemycanie jedzenia, zawieranie przyjaźni, tworzenie sztuki, ukrywanie się czy po prostu przytulenie współwięźnia w obozie, żeby dać mu trochę ciepła i trochę otuchy. Kobiety stały za tak wieloma i osobistymi, i zorganizowanymi działaniami. Przynosiły do getta wieści o wojnie, o zagładzie. To zwykle również kobiety zbroiły żydowskie podziemie. Pistolety, naboje i granaty przemycały w słoikach z marmoladą i w damskich torebkach. A w drugą stronę, poza getto, przemycały dzieci i dorosłych, żeby pomóc im ukryć się w mieście za murem. Kobiety od 16 do 25 roku życia. Zivia Lubetkin, Tosha Altman, Gushta Davidson, Ruszka Korzak. Znalazłam setki, tysiące takich kobiet. Wśród opisywanych przez Judy Battalion żydowskich bojowniczek są także te, które działały w getcie warszawskim lub na jego rzecz po aryjskiej stronie miasta. Każda z tych historii posłużyć mogłaby za scenariusz powieści lub filmu. Ale w pamięci o dziewczynach z getta zostały także pojedyncze scenki, jak ta z Maszą Puttermilch. Miała 19 lat, gdy wybuchło powstanie. Uzbrojona najprawdopodobniej jedynie w koktajle Mołotowa, czaiła się na dachu jednego z budynków getta. Z przejęcia cała się trzęsła tak bardzo, że miała problem z zapaleniem zapałki. W końcu jej kolega rzucił granat, wybuch zmiótł Niemców z nóg. W kotłowaninie i zamieszaniu usłyszała krzyk niedowierzania. Kobieta, bojowniczka. Masza była podekscytowana, ale jednocześnie ogarnęła ją poczucie ulgi. Zrobiła swoje. She had done her part. Masha was one of thousands of Jews. Masza była jedną z tysięcy żydowskich kobiet w ruchu oporu. Wiele z nich nierzadko ryzykowało życiem dużo bardziej niż mężczyźni. Ponieważ nie było metody, by w szybki i prosty sposób dowieść, że są Żydówkami, podejmowały się najniebezpieczniejszych misji. Te, które miały aryjską urodę, działały często poza gettem i każda ich aktywność, czy było to kolportowanie żydowskiej prasy, czy udzielanie schronienia innym członkom ruchu oporu, czy posiadanie fałszywych dokumentów, narażała je na śmierć. I choć takich kobiet były setki, dziś ulice, place i mosty nie noszą ich imion. Polska, w szczególności Warszawa, ma doświadczenie dwóch powstań. Nazywam się Karolina Sulej, jestem reporterką, antropolożką mody i bywarze kuratorką. W obu tych powstaniach brały udział kobiety i stanowiły, powiedziałabym, nie tylko jakościowy, ale też ilościowy fragment opowieści i uczestniczyły w walce i ją planowały i pomagały w organizacji. Były równorzędnymi partnerkami, które to nazywano żołnierkami również, czy bojowniczkami, jak w przypadku kobiet walczących w powstaniu w getcie warszawskim. Natomiast o ile powstanie warszawskie jest w pamięci historycznej głównego nurtu eksponowane, to zarówno kobiety biorące udział w powstaniu warszawskim, jak i w powstaniu w getcie
mieście warszawskim, przez wiele lat, przez wiele dekad nie były pamiętane. Nawet dziś o czołowych liderkach żydowskiego podziemia, takich jak Tosia Altman, w samym Izraelu mało kto pamięta, czy w ogóle kiedykolwiek słyszał. I don't know how it is in Poland, actually. Naszym przewodnikiem po biografii Tosi Altman jest dr Noam Leibman, izraelski badacz historii z Uniwersytetu w Haifie. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że w Izraelu wiedzą o niej tylko nieliczni akademicy albo badacze głęboko zainteresowani ruchem HaShomer HaTzair. Młody Strażnik, czyli HaShomer HaTzair, to międzynarodowa żydowska organizacja młodzieżowa. Powstała w 1913 roku. W grupie założycielskiej był m.in. Janusz Korczak. Organizacja miała wychowywać i edukować młodzież oraz przygotowywać ją do osadnictwa kibucowego. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Tosia Altman była instruktorką w polskiej sekcji Młodego Strażnika, a w 1938 roku została członkinią centralnego dowództwa HaShomer HaTzair w Warszawie. Miała wtedy 20 lat. Altman urodziła się w 1918 roku we Włocławku. Była syjonistką i planowała wyemigrować do Palestyny. Powstrzymywał ją strach przed trudnymi warunkami życia, ciężką pracą, chorobami. Powstrzymywała wizja rozstania z rodziną i tęsknoty za nią. Jej przyjaciele twierdzili, że bała się psów i samotnych spacerów po zmierzchu. W swoich powojennych świadectwach wyrażali duże zdziwienie jej wojennymi dokonaniami. Tosia, jaką znali sprzed wojny, nie sprawiała wrażenia odważnej. O wielu innych żydowskich powstankach też usłyszymy, że nie były typami superbohaterek czy urodzonych tajnych agentek. O Wandzie Witwickiej, czyli Niucie Teitelbaum z blond warkoczami, która z zimną krwią i niezwykłym opanowaniem likwidowała agentów gestapo, mówiono, że była wrażliwą i troskliwą dziewczyną. Kochała muzykę, kwiaty, teatr, ale w czasie okupacji była stanowczą, zdecydowaną, bezwzględną bojowniczką. Egzekucji dokonywała bez wahania. Historii nie da się opowiadać w czarno-bieli i też nie można w czarno-bieli opowiadać o rolach płciowych w historii. To jeszcze raz Karolina Sulej, współautorka książki o żydowskich bojowniczkach z getta warszawskiego oraz kuratorka wystawy Podróż bohaterek – Powstanie kobiet w Muzeum Powstania Warszawskiego. To nie jest tak, że jak opowiadamy o kobietach, to te kobiety są... I tu w punktach wymieniamy, że były kobiety, nie wiem, dzielne i piękne, były brzydkie i tchórzliwe, albo właśnie była kobieta, która pracowała jako perzetka, to znaczy, że była tylko i wyłącznie opiekuńcza, ciepła i matczyna na przykład. A ta, która w pierwszej linii właśnie walczyła, to ona była zawsze taka bojowa i interesowała się męskimi sprawami. No właśnie nie. Właśnie interesowała się poezją, lubiła naturę, a przy okazji, kiedy przyszedł na to czas, to potrafiła zabić. I to wcale nie musi się kłócić w obrazie tej kobiety. My składamy się z różnorakich części. Nasza osobowość nie jest wykuta w marmurze. Ona się zmienia. I też płeć to nie jest zbiór ustalonych cech, tylko pewien rodzaj również zasobu, z którego możemy korzystać. Możemy być jednocześnie ciepłe i matczyne, kiedy trzeba, a czasem dzielne i bezwzględne. I to nie wyklucza się. Jesteśmy jako ludzie taką coincidentia oppositorum, czyli zgodnością przeciwieństw. Dokładnie tak też moglibyśmy powiedzieć o Tosi Altman. Na jej przykładzie znakomicie widać, jak w momentach ekstremalnych górę biorą cechy charakteru, z których posiadania może czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy. Strach zastępowany jest niewyobrażalną odwagą, a chęć niesienia pomocy w cień usuwa potrzebę ukrycia się w spokojnym, bezpiecznym miejscu. Tydzień po rozpoczęciu wojny, kiedy władze HaShomer HaTzair w Warszawie, do których należy Altman, zamykają biuro i decydują się uciekać na wschód, Tosia także wyjeżdża. Kilka tygodni później organizacja decyduje jednak, że ta 21-letnia dziewczyna, która boi się psów i ciemności, opuści bezpieczne w tym czasie Wilno i wróci do okupowanej przez nazistów Warszawy. Altman was chosen to be the pioneer. Altman została wybrana na pionierkę.
Nie było jej łatwo zostawić przyjaciół i względne bezpieczeństwo Wilna, ale nie protestowała. Rozumiała, jak ważną powierzono jej misję. Pod koniec października lub na początku listopada 1939 roku ruszyła w drogę powrotną do Warszawy. Nielegalne przekraczanie granicy nie było zadaniem łatwym. Często kończyło się śmiercią. Tosi udało się ją przekroczyć dopiero podczas trzeciej próby. On the way to the border she met cousin of her that was on the way to the east. Po drodze spotkała kuzynkę zmierzającą w przeciwnym kierunku, na wschód. Kuzynka nie mogła zrozumieć, dlaczego Tosia opuszcza bezpieczne miejsce i wraca. Zapamiętała odpowiedź Altman. Wracam, bo jestem tam potrzebna. I'm going back because I'm needed there. Podobnie jest z Renią. Renia Kukielka. Jej historię w swojej książce opisuje Judy Battalion. Renia Kukiełka pochodziła z Jędrzejowa. Jej rodzina należała do tamtejszej klasy średniej. W domu ceniono zarówno współczesną sztukę, jak i żydowską tradycję. Renia była świetną uczennicą. Jako 15-latka podjęła pracę w sądzie miejskim. Był rok 1939. W getcie, do którego trafiła z rodziną, nie traciła ducha. Wymykała się poza jego granice, żeby zdobywać pożywienie dla bliskich. She snuck out to trade family heirlooms for food. In August of 1942. W sierpniu 1942 roku, gdy nie miała już złudzeń co do czekającej ich śmierci, Renia uciekła z getta. Miała tak zwany dobry wygląd, bardziej słowiański niż żydowski. Postanowiła więc poszukać dla siebie miejsca, w którym mogłaby przetrwać, uchodząc za chrześcijankę. Kiedy ktoś rozpoznał ją w pociągu, którym podróżowała, wstała, przeszła do ostatniego wagonu i po prostu wyskoczyła z jadącego pociągu. Pracę znalazła jako pomoc domowa u niemieckiej rodziny. Co niedzielę szła do kościoła, by nikt nie miał wątpliwości, że jest chrześcijanką. Ale długo w tej roli nie wytrzymała. Udało jej się namierzyć i skontaktować z siostrą. Sara działała w podziemiu. Pomogła Tosi przedostać się do Będzina. Przygotowując się do powstania, Żydzi w będzińskim getcie potrzebowali broni, materiałów wybuchowych i informacji z Warszawy, ale wszyscy łącznicy, którzy dotychczas je dostarczali, zostali zamordowani. Czy Renia podejmie się tego zadania? Oczywiście, odpowiedziała 18-letnia wówczas dziewczyna. Żydowską łączniczkę złapaną poza gettem czekała pewna śmierć. Mimo to kolejne dziewczyny rozjaśniały włosy, ściągały opaski i przybierały sztuczne uśmiechy. Krążyły między gettem a światem zewnętrznym, przynosząc Żydom prawdziwe informacje, fałszywe papiery i nadzieje. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba słychać, że nadal mam chrypa. Opisana przez historyczkę i kulturoznawczynię Magdalenę Kozłowską w książce Kwestia charakteru. W ramach zbioru bojowniczki getta warszawskiego. Hajka Bełchatowska także zajmowała się w getcie warszawskim dystrybucją podziemnych partyjnych gazet. Mhm. Jak bardzo było to ryzykowne zajęcie, już tu mówiliśmy. Wszystkie paczki w getcie kontrolowano. A za znalezienie politycznych manifestów czy ulotek wzywających do oporu groziło rozstrzelanie, podkreśla Magdalena Kozłowska. Dla mnie to też było inspirujące, że to nie jest taka osoba, nie wiem, właśnie z jakichś komiksów a la Lara Croft walcząca, tylko no jedna z takich zwykłych członkiń ruchu, której biografia no, pokazuje, że znalazła się w takim momencie historii, w którym musiała podjąć działanie, a jej wcześniejsze życie, to przedwojenne, warunkowało to, że zaczęła działać aktywnie w podziemiu. Tym, co łączyło te młode Żydówki, była ich przynależność do ruchów młodzieżowych. Jeszcze przed wojną większość z nich należała do takich partyjnych młodzieżówek. Hajka Bełchatowska do Zukunftu, organizacji związanej z Bundem, niezwykle aktywnej w międzywojniu.
wszystkie partie, żydowskie i nieżydowskie, w tamtym czasie stawiały bardzo na edukację i organizację czasu wolnego osób młodych i w ten sposób starały się przyciągać do działalności partyjnej kolejne pokolenia, a dla młodych osób było to atrakcyjne z racji tego, że często kończyli oni edukację na poziomie szkoły powszechnej po 7 klasach, a nadal łaknęli wiedzy, więc ta działalność organizacji młodzieżowych była dla nich jednocześnie też takim miejscem, gdzie zdobywali edukację. Ta edukacja była bardzo upolityczniona i rozumiana w specyficzny sposób, niemniej jednak w autobiografiach, w jego dokumentach osób, które przetrwały zagładę, jest to podkreślone, że ta działalność edukacyjna tych organizacji młodzieżowych tutaj była kluczowa. Noam Leibman z Uniwersytetu w Hajfie potwierdza, ten aspekt edukacyjny był także niezwykle ważny w Hashomer Hatzair, do którego należała między innymi Tosia Altman. Ten ruch miał kilka podstawowych zasad. W kontekście powstania szczególnie ważne są dwie z nich. Pierwsza była taka, że młodzi uczą młodych, a więc twój przełożony był tylko niewiele starszy od ciebie. Drugą zasadą był bunt, rozumiany jako sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy niesprawiedliwości. Dorośli powiedzieliby po prostu, że taki już jest świat, ale młodzież należąca do ruchu miała się na taki świat nie zgadzać. Jej zadaniem było podejmowanie każdego możliwego wysiłku, żeby ten niesprawiedliwy świat zmienić. Te dwa elementy są kluczowe dla zrozumienia ruchu i stanu świadomości jego członków przed i w trakcie wojny. Z takimi ideami te osoby wkraczały w tę rzeczywistość wojenną i tutaj ta organizacja młodzieżowa była dla nich bardzo ważnym punktem odniesienia, więc już w getcie też starano się odtworzyć to życie, które funkcjonowało przed wojną i odtworzyć działalność właśnie partyjną i też działalność młodzieżówek. Te partie działały w getcie właśnie na zasadzie też rodziny, wspierając swoich członków w codziennym życiu. Tam bardzo ważny był kolektyw, myślenie o grupie, myślenie o dobru wspólnym, nie podkreślanie własnych zasług, tylko jakby cały czas to sieciowanie, siostrzenie, dbanie o innych i brak takiej narracji właśnie o tym, że tutaj chodzi o indywidualną chwałę. To było właściwie nieobecne. Tu chodziło o grupową zemstę, o grupowe zwycięstwo, chociażby moralne. Starsi pomagają młodszym, wszyscy pracują fizycznie, dbają o całą społeczność. Młodzi Żydzi w lewicowych, syjonistycznych ruchach byli uczeni, jak własnymi rękoma zbudować nowe państwo, gdy nadejdzie czas. To nastawienie okazało się niezwykle ważne, gdy przyszedł czas walki o życie. Nie wszystkich członków organizacji przygotowywano do walki zbrojnej, natomiast to, na co też stawiano, to rozwój fizyczny młodych ludzi i propagowano sport, propagowano gimnastykę. Związana z bundem była też organizacja sportowa zwana Morgenstern, czyli jutrznia, więc taka idea też nowego Żyda, Żyda, który nie jest związany tylko i wyłącznie z ślęczeniem nad książkami i takim życiem w mieście, ale człowiekiem, który jest aktywny fizycznie. Natomiast jeśli chodzi o walkę zbrojną, to przygotowywano część działaczy do takich konfrontacji z przemocą fizyczną. W ramach organizacji działały takie bojówki zwane Cukun w Szturem, które przede wszystkim były aktywne w momentach konfrontacji bądź z narodowcami, bądź z innymi przeciwnikami tego ruchu socjalistycznego, żydowskiego, na przykład komunistami. Więc część osób była przygotowana do takiej walki zbrojnej czy używania przemocy. Kobiety również? Kobiety również, tak.
Tutaj, co ciekawe, kobiety polskie i kobiety żydowskie również dzielą ze sobą pewne doświadczenia, bo w Polsce było przysposobienie obronne, tak? Były po prostu szkolenia dla kobiet wojskowe, bardzo popularne, to zarówno jakby wśród lewicy, jak i prawicy, że tak powiem, po prostu kobiety, tak jak mężczyźni, mieli być przygotowani do obrony kraju. To było takie domyślne ustawienie, więc kobiety były przeszkolone, kobiety w ogóle mogły być też żołnierzami Armii Krajowej na równych prawach. To jest ważne, żeby o tym wspomnieć. Natomiast jeśli chodzi o bojowniczki, to może nie było takiego szkolenia w domyśle żołnierskiego, natomiast syjonizm zakładał, że kobieta, tak jak i mężczyzna w budowaniu jakby nowego państwa Izrael, będzie musiała sobie radzić w różnych warunkach, także z samoobroną właśnie. Więc było to przeszkolenie związane z używaniem broni, działaniem w warunkach kryzysowych, wytrzymałością fizyczną. To wszystko również bojowniczki przechodziły. Więc gdy 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybucha powstanie, nikogo nie dziwi, że wśród żydowskich bojowców są także kobiety. The Warsaw Ghetto Uprising was a highly planned revolt. Powstanie w getcie warszawskim było starannie zaplanowaną akcją przeprowadzoną przez mniej więcej 750 młodych ludzi. Około 180 z nich stanowiły kobiety, które zarówno powstanie organizowały, jak i w nim walczyły. Walki prowadzone były przez kilka oddziałów w różnych obszarach getta, w różnych budynkach. Oddziały te były dowodzone przez członków organizacji młodzieżowych. To najlepiej świadczy o wadze ruchu młodych. Powstanie w getcie warszawskim było powstaniem desperackim, było powstaniem, jak to się mówi, często o godność i prawo do godnego umierania. Młodzi ludzie w powstaniu w getcie warszawskim to byli ludzie, którzy po prostu chcieli się zemścić, chcieli odejść z tego świata na swoich warunkach, bo to najczęściej były osoby, które już nie miały bliskich, bo ci bliscy zostali wywiezieni albo zabici. Radykalnie nastawieni do tego aktu poświęcania życia, żyli razem, podtrzymując się w takich właśnie małych rodzinkach, mężczyźni z kobietami w takiej komitywie, traktując siebie właśnie jako takich ostatnich bliskich. To jest bardzo przejmujące. I'm going to read some of Renia's accounts just for a moment of what she saw in the Warsaw Ghetto Uprising when she was there. Przeczytam fragment wspomnień Reni, pokazujący nam jej oczami, co wtedy zobaczyła. Każdą ulicę wokół getta wypełniali niemieccy żołnierze, ich motocykle, samochody i czołgi. Wszędzie naziści w hełmach, z karabinami uniesionymi w dłoniach, gotowych do strzału. Niebo było czerwone od chmur odbijających po świecie płonących domów, powietrze dusiło sadzą. Im bardziej Renia zbliżała się do getta, tym przeraźliwsze dochodziły ją krzyki. Zastępy niemieckich żołnierzy stały naprzeciw murów. Serie z karabinów maszynowych pruły z okien i balkonów. Niemieckie działa ostrzeliwały getto. Budynki zamieniały się w gruz, waliły się ściany, sufity, całe piętra znikały w rosnących chmurach pyłu. Getto było całkowicie otoczone. Ale Renia na własne oczy widziała, jak płoną też niemieckie czołgi niszczone przez jej ludzi. Poprzez dym rozpoznawała walczących Żydów stojących na dachach, widziała zarysy dziewczęcych sylwetek strzelających z pistoletów i rzucających butelkami zapalającymi. Widziała dzieci, chłopców i dziewczynki ciskające w Niemców kamieniami i żelaznymi prętami. Widząc, że zaczęła się walka, niektórzy dołączali do bojowników, łapiąc po drodze cokolwiek, co mogło posłużyć za broń. Patrząc na to wszystko, Renia miała wrażenie, że to nie tylko Żydzi z getta walczą z niemieckimi żołnierzami, ale że stanęły przeciwko sobie dwa narody. It seemed not merely that some Jews were fighting the Germans, Renia wrote, but that two entire countries were at battle.
Renia Kukiełka schwytana została poza gettem. Naziści byli przekonani, że jest chrześcijanką i działaczką polskiego podziemia. Przetrzymywana w więzieniu na Pawiaku, była torturowana przez gestapo. Jest jedną z niewielu bojowniczek żydowskich, którym udało się przetrwać. Po wojnie zamieszkała w Izraelu. Tosia Altman. W czasie powstania w getcie pełniła niezwykle niebezpieczną rolę łączniczki między powstańcami a członkami żydowskiej organizacji bojowej po stronie aryjskiej. Brała też udział w walkach w getcie. 8 maja cudem udało jej się wydostać z otoczonego i atakowanego przez Niemców bunkra Anielewicza przy ulicy Miłej 18. Tego dnia w bunkrze tym zginęło około 120 powstańców, w tym także dowódca ŻOB, Mordechaj Anielewicz i czołowa działaczka żydowskiego ruchu oporu Mila Fuchrer. Ranna w głowę i nogi Tosia Altman kanałami wyszła z getta. Ukrywała się w fabryce materiałów celuloidowych, aż 24 maja wybuchł tam pożar. Altman ratowała się skacząc z okna. Aresztowana, zmarła kilka dni później. Hajka Bełchatowska przeżyła obronę getta warszawskiego. Walczyła ramię w ramię ze swoim przyszłym mężem. Najpierw na terenie szopów Tobensa i Szulca, po wyjściu z getta w partyzantce, a w 1944 roku w powstaniu warszawskim. Razem z ukochanym wyjechała przez Szwecję do Kanady. W Montrealu urodziły się i wychowały jej dzieci. Zmarła w 2002 roku. Powstanie przeżyła także Masza Puttermilch, ta, która z dachu rzucała w hitlerowców domowej roboty granatami. W 1982 roku nagrano jej wspomnienia. Tak brzmi jej głos. To mert sztajm hajnu be halone chat, we mia halonota nachnu i tkafnu eta germanim. Babokier, zocheret eta jom arishon, be 19 be april. ואני במקרה עמדתי באותו חלון עם המפקד שלי, לייבה. ואנחנו קיבלנו את האות היה להתחיל. Zmarła w Tel Awiwie w 2007 roku. Ta wielka historia to jest zawsze grupa historii osobistych i im więcej ich jest, tym więcej historii rozumiemy. Więc wydaje mi się, że ta opowieść o bojowniczkach getta warszawskiego to po pierwsze jest oddawanie im głosu i przywracanie widoczności, czyli jakby nauczenie się pamiętania po tym, jak nauczyliśmy się zapominania o pewnych grupach. Te bohaterki nie tylko wylądowały w książce, ale przecież obchody trwały wiele miesięcy. Opowieści o tych kobietach znajdowały się w różnych instytucjach miejskich, no już po prostu wreszcie w instytucjach polskich. I to warto podkreślić, że to jest bardzo ważne, że staramy się to powstanie w getcie warszawskim wpisać w miasto Warszawa w ogóle. I w to, żeby nas wszystkich te kobiety również obchodziły, bo były częścią obrony godności tego kraju, tak? Nie tylko były syjonistkami czy kobietami żydowskiego pochodzenia, były też Polkami, tu było ich miasto, to byli przyjaciele. Ta kobieca opowieść o życiu jest również warta pamiętania i że to jest inny rodzaj heroizmu, ale również heroizm. I że być może warto się w ogóle zastanowić, w jaki sposób opowiadamy historię, bo o tym trochę jest w ogóle ta herstoryczna narracja, o tym, że po prostu opowieści o historii są bardzo różnorakie i że im bardziej się trzymamy konkretu, którym jest to doświadczenie zmysłowe, życie, czyjaś konkretna biografia, tym jesteśmy na pewniejszym gruncie. I chociaż zostały pamiętniki czy dzienniki, to one nie były analizowane, nie były z nich wyciągane wnioski. Kobiety się autocenzurowały, potem wiele lat nie mówiły, bo się wstydziły, jakby nie czuły też dla siebie miejsca, nie były odpowiednio szanowane i fetowane. Pod koniec lat 80. powstał taki słynny tekst badacza studiów żydowskich Gershona Bacona dotyczący 20-lecia międzywojennego, który nosił tytuł Missing 52%, czyli brakujące 52%, mówiące o kobietach żydowskich, żydówkach w międzywojniu i postulujących, że powinno się zwracać większą uwagę na tę ich historię. No, to jest tekst
sprzed już 35 albo i więcej lat i wiele rzeczy się zmieniło oczywiście i teraz historycy, historyczki raczej włączają kategorię kobiecą, gdy analizują przeszłość, ale wciąż jeszcze wiele historii jest niedopowiedzianych, dlatego istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na tę perspektywę kobiecą, bo po pierwsze mówi ona o życiu połowy, jeśli nie więcej, społeczności żydowskiej, a po drugie ta perspektywa też często bywała różna, zwłaszcza w kontekście zagłady, tutaj mamy różne strategie przetrwania, które były włączane, w związku z tym pokazuje nam to inne może narracje niż te, do których przywykliśmy. Bo też może dopowiem, że Didi Uberman, francuski filozof i historyk, dzieli mówienie o historii na takie trzy sposoby, na trzy nurty, w którym jeden jest właśnie takim nurtem, który poszukuje metafory, symbolu, ikony, który będzie wydarzenie symbolizował i będzie je skracał, będzie wymowny. No i tutaj często te powstanki rzeczywiście lądowały jako te śliczne łączniczki albo pielęgniarki, które podtrzymywały na duchu umierających. Drugi sposób myślenia o historii to jest taki wysuszający, to znaczy taki, który szuka dokumentów, liczb, takich powiedziałabym konkretów, które mniej bazują na uczuciach, a bardziej szukają tego, co nazywamy faktami. Natomiast z tych takich właśnie suchych dowodów nie można było też wywieźć żadnej opowieści. A jeśli chodzi o bojowniczki z getta warszawskiego, to szalenie mało zostało po nich takich archiwalnych śladów, które można by zakwalifikować do tego czytania historii, takiego wysuszającego, jak to nazywam, o którym mówi Didi Uberman. A wreszcie jest trzeci sposób, o którym Uberman mówi, że jest najbardziej z jednej strony rozsądny, a z drugiej strony etyczny, ponieważ ten trzeci sposób to jest poszukiwanie czyjegoś tu i teraz, bo historia to jest czyjeś tu i teraz, które jest już dla nas tam i wtedy. I aby ta historia była pamiętana z jak najmniejszą dozą manipulowania historią, tak żeby w czasach aktualnych, współczesnych na coś się przydała, no to ten trzeci sposób jest takim poszukiwaniem czyjegoś doświadczenia po prostu. Doświadczenia, czyli tego, w jaki sposób ta osoba, te osoby się czuły, jak wygląda rzeczywistość dookoła nich, w sensie takim zmysłowym i jak ich ciało przeżywało tę rzeczywistość. To jest takie dowartościowanie tego zmysłowego, materialnego doświadczenia, czyli codzienności, które jest udziałem wszystkich, którzy jesteśmy w historii zanurzeni, więc to jest taki sposób, który może jak najszerzej docierać, mam wrażenie. A jeśli chodzi o taki zasięg edukacyjny, czy jakąś inspirację dotyczącą tego, czym może być historia magistra vitae, jak się mówi. Więc żeby ona była tą nauczycielką życia rzeczywiście, to trzeba to życie wtedy poznać. Patrzę na ciebie, żydowska dzielnico, oczyma szeroko otwartymi. Oczyma, w które już nieraz zaglądała trwoga. Patrzę nocą na blask czerwonego nieba i zasnute dymem chmury. Słyszę wystrzały armatnie. Słyszę terkoczące szybkostrzelne karabiny, pękające granaty. Patrzę i podziwiam was, Żydzi. Podziwiam wasze bohaterskie czyny, że potrafiliście być ludźmi walki. Ludźmi walki w ostatniej godzinie. Miasto za murem. Scenariusz, montaż, udźwiękowienie i narracja Michał Kukawski. Lektorzy Kacper Kaliszewski, Sylwia Kawalerowicz i Jonasz Tołopiło. Za pomoc i wsparcie dziękuję Maszy Makarowej z Muzeum Getta Warszawskiego. W odcinku tym wykorzystałem wiersz nieznanego autora zatytułowany Płonące getto oraz fragmenty nagrań przekazanych mi przez muzeum. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Getto w Warszawie – opowieść heroiczna, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.